Drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Taki maleńki drobiazg, taka maleńka informacja do was. Kochane, umiłowane pochwiczanki. W 99% przypadków to ten pacjent chciałby dostać lekarstwo. Lekarstwo, które byłoby przede wszystkim pyszne, które byłoby bezproblemowe, które byłoby skuteczne i lekarstwo, które w ogóle nie przeszkadzałoby w życiu. No, bo jeżeli na przykład lekarstwo należałoby brać o godzinie 3 w nocy, to nikt go nie chce brać, bo to trzeba wstać w nocy. No, lub jeżeli lekarstwo należy 3 godziny gotować ziółka, potem przesadzać przez coś, to nikt czegoś takiego nie będzie robił, no. I dlatego, drogi, umiłowane, ukochane poćwiczanki, twierdzę, że każdy pacjent zawsze znajdzie wytłumaczenie, czemu on chce wyzdrowieć, ale tego lekarstwa akurat nie będzie używał, bo jest na nie uczulony. I drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, zauważyłem, że lekarstwo, które dostaje pacjent, to jest zazwyczaj to niewłaściwe. To znaczy, pacjent by chciał dostać właściwe lekarstwo, które mu nie dość, że pomoże, to jeszcze nie zaszkodzi, nie będzie miało skutków ubocznych, a na dodatek będzie pyszne, smaczne, no i takie, jakie on zaplanował, że dostanie. Nie inne. Dlatego, drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, informuję was, że jeżeli doszłaś do wniosku, że chcesz się wyzbyć pochwicy, to jest genialne, ale jeżeli jednocześnie doszło do wniosku, że ty chcesz się wyzbyć pochwicy, ale nie zmieniać swojego myślenia, bo twoje myślenie jest jeszcze bardziej genialne, bo twoje myślenie jest właściwe, bo twoje podejście do życia jest właściwe, bo twoje wartości są właściwe, bo ty jesteś, osiągnęłaś już najwyższy stopień rozwoju i ty chcesz być naturalna, taka jak byłaś do tej pory, to niestety, ale jedno z drugim nie chodzi w parze, jedno z drugim się nie kłóci się zupełnie. To po prostu, jak mawiał mój wujek, nie funguje. To se nie da. To znaczy, z pochwicą to jest tak jak... Z pochwicą jest tak jak, dajmy na to, z różą. Ona nie wyrośnie na pustyni. Czemu? Bo nie ma ani wody, ani środków, z których mogłaby czerpać tego, z tego piasku. Tam nie ma żadnych tych środków, żadnych tych nawozów nie ma. Ani nie ma atmosfery, żeby róża wyrosła na pustyni. I dlatego, drogie, cudowne, umiłowane pochwiczanki, informuję was, aby wyrosła róża, to trzeba stworzyć ku temu warunki. I tu nie chodzi, żeby było naturalnie, tylko żeby było cudnie. Jasne? No. Pa, pa.